Program Onakrzabat powstał z intencją udostępnienia światu dokumentów podziemnego archiwum getta Warszawy. W naszym zamyśle chcieliśmy upowszechnić wiedzę o tym, że tu, w tym budynku, pod naszą i opieką i Stowarzyszenia Żydowskie Instytut Historyczny w Polsce, znajduje się skarb. Znajduje się najważniejsze świadectwo życia w getcie i zagłady polskich Żydów. To my się nim opiekujemy. To jest nasze dziedzictwo. Onakrzabat po hebrajsku znaczy radość soboty. Nazwa programu wzięła się stąd, że chcieliśmy nawiązać do grupy, którą Ringelblum zgromadził wokół siebie, ale także dlatego, że chcemy kontynuować ich dzieło. Dla nich to była radość soboty, w sobotę spotykali się w tym budynku, w sobotę tworzyli archiwum, a my dziś w jakiś sposób kontynuujemy ich misję. Ale naszą misją już nie jest zapisywanie rzeczywistości wokół. Naszą misją jest to, by powiedzieć światu o tym, co działo się wtedy. Jednym ze sposobów udostępnienia wiedzy o archiwum jest udostępnienie dokumentów w internecie. Wybudowaliśmy specjalny portal, który nazwaliśmy drzwiami. Delet po hebrajsku znaczy drzwi. Otworzyliśmy drzwi do dokumentów, pokazaliśmy światu, podzieliliśmy się ze światem każdym zapisem, który grupa Onakrzabat nam zostawiła.